przystępując do analizy sytuacji negocjacyjnej, bardzo ważnym elementem jest przygotowanie. Jest wiele czynników, na które powinniśmy zwrócić uwagę, przygotowując się do negocjacji. Natomiast jednym z ważniejszych konstruktów są tak zwane metacele. Nazwa metacele mówi o tym, że przystępując do procesu negocjacji, warto spojrzeć na ten proces z lotu ptaka. Zobaczyć szerszy kontekst sytuacji negocjacyjnej, w której się znajdujemy. W jakiej strukturze sytuacji jestem ja? W jakiej mój partner? Co nam przyświeca w tych negocjacjach? Co jest dla nas ważne? I jak długofalowa relacja jest dla nas istotna w tych negocjacjach? Wyróżniamy 5 metaceli w negocjacjach. Pierwszy z nich to zysk. Drugi – zysk i gwarancja wykonania. Trzeci metacel – zysk, gwarancja wykonania i relacje. Czwarty – zamknięcie konfliktu. Piąty – fuzja. Metacele w negocjacjach w głównej mierze mówią o dwóch aspektach. Pierwszy z nich to jest obszar wypracowywania korzyści w negocjacjach, a drugi aspekt to jest długość trwania sytuacji negocjacyjnej. Pierwszy metacel to jest czysty zysk. W tym metacelu jedynym obszarem wypracowywania korzyści jest, jak sama nazwa wskazuje, zysk. Moment zakończenia negocjacji jest jednocześnie zakończeniem tej sytuacji negocjacyjnej i ona nie trwa w czasie. W tym metacelu bardzo często negocjujemy pozycyjnie i są to różne sytuacje, w których dokonujemy szybkiego zakupu sprzedaży. Drugim metacelem w negocjacjach jest zysk plus gwarancja wykonania. To jest taka sytuacja, gdzie moment negocjacji nie jest zakończeniem tej sytuacji negocjacyjnej, tylko to, co żeśmy wynegocjowali, od momentu zakończenia rozmów zaczyna trwać w czasie. To są często różne usługi, które negocjujemy. Tutaj często negocjujemy też kary umowne, czyli w pewien sposób zabezpieczamy się podczas negocjacji, żeby umowa, którą wynegocjowaliśmy, została zrealizowana tak, jak się umówiliśmy. W trzecim metacelu, w którym mamy zysk, gwarancję wykonania i relacje, czyli trzy obszary wypracowywania korzyści, ważne jest to, że dobrze wypracowane relacje mogą nam w przyszłości przynieść bardzo duże zyski podczas negocjacji. W trzecim metacelu ważne jest to, że wychodzimy niejako ze strefy swojego komfortu i robimy więcej pod kątem relacji niż w standardowych biznesowych sytuacjach. Czwartym metacelem w negocjacjach jest zamknięcie relacji, zamknięcie konfliktu. To jest sytuacja w odróżnieniu do trzech pierwszych metaceli, gdzie minimalizujemy straty. W tym metacelu dotychczasowa współpraca nie przynosi nam już korzyści i siadamy do stołu negocjacyjnego, żeby zobaczyć, w jaki sposób możemy zminimalizować straty wynikające z naszego rozstania. Cechą charakterystyczną tego metacelu jest to, że szukamy obiektywnych kryteriów, do których po zakończeniu negocjacji możemy się odwołać. Czyli to jest w tym metacelu kluczowe. No i mam ostatni metacel, fuzja. Tutaj dwie jednostki negocjują ze sobą i w wyniku negocjacji łączą się, tworząc nową jakość. Takim równaniem, który w tym piątym metacelu obrazuje to, w jaki sposób negocjujemy, to jest 2 plus 2 równa się 5. Jedna strona musi trochę zrezygnować ze swojej tożsamości, druga również, żeby stworzyć nową jakość. No i tutaj często trzeba negocjować problemowo, ponieważ musimy dotrzeć do tego, co dla strony jest ważne, jakie strategiczne aspekty są istotne. To, co jest główną korzyścią w momencie, kiedy dobrze dookreślimy metacel przed przystąpieniem negocjacji, to jest możliwość zobaczenia, w jakiej sytuacji negocjacyjnej jestem ja, mój partner, jakie cele nam przyświecają, w jakiej jesteśmy strukturze, czy mamy batne w tych negocjacjach, czy też nie mamy, nasz partner również. I w związku z tym, jaką taktykę wybierzemy, czy jakie sposoby negocjowania, żeby osiągnąć swój cel. W dużym skrócie, dobrze dookreślony metacel plus dobrze dobrana taktyka, czy taktyki negocjacyjne tworzą nam strategię negocjacyjną, a co w efekcie pozwala nam mieć większą kontrolę nad procesem i przebiegiem negocjacji.